pessoas que normalmente não eram justiça, se mantendo com o gás, me vence aqui, os povores, se burrões, mãe, minha estética. E a vidirista, pessoa, vidirista, autodon, stanio narodowy, którym zbudowałem. Ale nie tylko na tym się skończyło, bo postanowiłem rozwinąć to miasteczko i no, zbudować bloki, mieszkania, domki. Oto mój domek. Dobra, pokazywam, jak mniej więcej to wygląda w środku. I zaraz będę chciał wam pokazać mój pierwszy blok, który zbudowałem tutaj. Łazienka, dobra, fuch śmierdzi. Tutaj mamy pierwsze piętro. O, tak to mniej więcej wygląda, dwupiętrowy. Znaczy piętrowy. Nie. Tak to wygląda. Dobra, mój domek. Trochę na bogato. Podwórko. Podwórko, no. Z tyłu zrobiłem mieszkanie, ognisko, basen. To bogatemu zapełnia altanka. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jakby ktoś się pytał, to jest przychodnia. Pokażę mniej więcej, jak to w środku wygląda. No, tam są gabinety, te kaski, to normalnie. No teraz lecimy do bloku. To właśnie pierwszy mój blok. No, spory. No prawie tak jak mniej więcej stadion. Tak jak mniej więcej stadion. No i dobra, wchodzimy do pierwszej lepiej kratki. Na razie dobrej piwnicy nie ma, tylko jest taki wejście do piwnicy. O, korytarz, no można powiedzieć, trochę przesadził jak nas korytarz do piwnicy jest szeroki, bardzo szeroki. Tutaj można powiedzieć, że śmiałby wejść mieszkania jeszcze, ale no wiecie, jak ktoś pierwszy raz buduje coś w Minecrafcie. W przypadku moim to blok. No, 13 może nie będziemy wchodzić. Wejdzie do pierwszego mieszkania. No i tak o, tu można powiedzieć korytarzik razem z pokojem, kuchnia, łazienka, podstawowy, tutaj pokój, z pokoju po balkonik, no, tak to wygląda. No i ocenicie, jak możecie, to napiszcie w komentarzu, jak oceniacie budowę mojego tego bloku, bo tak naprawdę kombinowałem, tak wymyślałem. Jest o taką, wchodzę tu, jest mieszkanie, wchodzę tu, tam gdzie byli mieszkania, to już nie mogę wejść. Myślę, kurde, jak to zrobić? No to musiałem te schody przesunąć dalej, trzeba sobie klatkę schodową zrobić, no i później żeby był dosyć do tych mieszkań, bo pierwsze tak o, że się wchodzi, tu była ścianka i od razu na trzecie piętro, na drugie piętro się wchodzi, a gdzie pierwsze? Nie ma, panie, zamurowali. No. Więc musiałem tak trochę pokombinować, bo było mniej więcej jak tu, tutaj to mogę zagrozić, bo tam nic nie ma, no ale no. Musiałem trochę pokombinować. Ale jakoś tak wyszło.
przynajmniej trochę przypomina kartkę schodową i mieszkanie, nie? Zaraz jeszcze pokażę, jak to mniej więcej z tyłu wygląda. Wieczór zapadł, jak widzicie. Dobra, zrobimy dzień. Ciało na złoto. Tutaj już zbudowałem taką srogówkę. No. Z mieszkaniami od razu połączonymi. No i trochę srogówka łatwiej mi wyszła i ładniej. I mniej mnie zadziała niż ten blok. Zaraz to widać. No. Zbudowałem pierwsze mieszkania, później osobno łazienka i kuchnia i tak wszystko później po kolei. Jakoś to wyszło. Jesteście ciekaw, co tu jest. A tu sobie zbudowałem taki hol, most. Znaczy rzecz, że kto gdzie, to może sobie tutaj przyjść, posiedzieć. Tutaj jest zejście. Mocno sobie kto umie pływać, to popływa sobie albo nogi pomocy w upalne dni. No, więc taka rozrywka. No. I cóż wam mogę powiedzieć? Lecimy do góry. No jakoś to trochę powiem, że wygląda. A teraz będę budował wieżowiec. Naprawdę już ja tym wieżowcem kombinuję, jak to zrobić. Widzicie. Mój domek, kolejny domek tam z tyłu, kolejny domek. No tutaj. Jakby ktoś nie był grzeczny, to no. Komenda miejska policji. Tu będzie wieżowiec, tak wiem, koło stadionu wieżowiec buduje. Planuje się szkołę, sklepy, hotel. Jak to wyjdzie, to zobaczmy. Więc ocenicie, jakie mój pierwszy raz blok wyszedł. No. I cóż, to byłby na tyle. Jeśli wam filmik się spodobał, łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Komentarz mieli wymianę. Komentarz szczególnie do tamtego bloku, co wam pokazywałem, co zbudowałem. No to naprawdę się męczyłem to prawie miesiąc, więc bardzo będę wdzięczny, jak ocenicie ten blok. No. Czy może być, czy wy lepiej zbudowaliście, czy no. Taką miłą cenę po prostu. Trzymajcie się ciepło. Nara.